Bezpieczeństwo w internecie. So Kelly, you've convinced me, przekonałaś mnie, że powinienem być czujny, przeglądając internet. Co mam robić, aby zyskać pewność, że mogę grzebać w necie i nie wpakować się w kłopoty? Przede wszystkim ważne jest to, skąd łączysz się z internetem. Najlepiej, jeśli używasz własnego, pewnego urządzenia i swojej sieci Wi-Fi w domu czy w pracy. To najbezpieczniejsze. Gdy podróżujesz czy chodzisz po mieście i łączysz się z kafejki, to korzystanie z internetu staje się bardziej ryzykowne. Najgorzej jest łączyć się z komputera w hotelowym holu, gdzie możesz się zalogować, by wydrukować kartę pokładową. Nie wiesz, kto używał tego komputera, ani co tam zainstalował. To bardzo ryzykowne. Ktoś mógł ściągnąć oprogramowanie szpiegujące albo zainstalować coś groźnego. To zależy. Jeśli robisz coś bezpiecznego, na przykład oglądasz stronę restauracji, to ryzyko jest małe. Ale jeśli zamierzasz wpisać do komputera swój login i hasło, radziłabym zachować większą ostrożność. Chcąc skorzystać z publicznego darmowego Wi-Fi, zastanów się, czy możesz ufać tej sieci. Większość stron używa szyfrowania HTTPS, czyli wszystko, co jest przesyłane między tobą a tą stroną, jest prywatne. To nie znaczy, że strona jest bezpieczna, ale masz prywatne połączenie. Upewnię się, czy zrozumiałem. Zwłaszcza używając publicznej sieci, dla pewności spójrz na URL i sprawdź, czy jest tam HTTPS, czy tylko HTTP. Przynajmniej będziesz wiedzieć, że komunikacja między tobą a stroną jest prywatna. Nadal nie wiesz, czy to bezpieczna strona, ale inni w tej sieci nie zobaczą twojego hasła ani tego, co wpisujesz. Zgadza się.